Klub Prodox przedstawia podcast na podstawie książki Trzy dni ciemności, autorstwa Bartosza Geislera. Exodus. Sobota, dzień Matki Najświętszej. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. W pokoju robiło się coraz bardziej gorąco. Naklejone na szyby białe kartony, powoli zaczęły zmieniać swój odcień, zabarwiając się na lekko ciemnawy kolor. Czyżby miały się zaraz zapalić? pomyślałem. Siedzieliśmy na podłodze, w pozycji półsiedzącej, z plecami opartymi o sofę. Czujesz to samo? spytałem Martę. Robi się niemiłosiernie gorąco, odparła, ocierając rękawem mokre czoło. Spójrz na okna rzuciłem. To nie wróży nic dobrego. Przyprowadzę dzieci. Rzekła i, mimo ogarniającej nas ospałości, energicznym ruchem podniosła się na równe nogi. Pośpieszyłem za nią. Dzieci już nie spały. Siedziały na łóżkach i ciężko oddychały. Mamo, dlaczego jest tak gorąco? pytały jedna przez drugą. To minie, kochanie, to minie. Uspokajała je, przyciskając każde z nich do piersi i gładząc po główkach. Przenieśliśmy je do dużego pokoju i posadziliśmy na kamiennej posadzce w kuchni. Tu będzie wam chłodniej. Oznamiłem z nadzieją w głosie, że mówię prawdę i sytuacja nie zmieni się na gorsze. Połóżcie się na wznak. Tak będzie wam lepiej. Odczuwalny żar wydawał się jednak nie odpuszczać. Temperatura bezlitośnie szła w górę. Pociliśmy się na całej skórze. Musicie dużo pić. Odezwała się Marta przyspieszonym coraz cięższym oddechem poszedłem do nieczynnej lodówki i wyjąłem trzy ostatnie butelki wody mineralnej. Odkręciłem jedną z nich i podałem najmłodszej Marysi. Nie z gwinta! Zaprotestowała Zosia, która została już przez mamę nauczona dobrych manier. Już dobrze. Daj spokój, Zosiu. Nie czas teraz na konwenanse, upominała ją Marta. Może dosyp do niej odrobinę soli, żebyśmy się zupełnie nie odwodnili. Zwróciła się tym razem do mnie. Odbierając na chwilę Marysie butelkę. Co tam na zewnątrz musi się dziać? Odparłem sięgając po solniczkę. Zrobiłem prowizoryczny lejek z papieru, a następnie wsypałem trochę soli do butelki. Czułem, jak tętno w skroniach boleśnie przyspieszało, a żyły na rękach nabrzmiały, przypominając wybrzuszone korzenie drzew. Powoli miałem wrażenie, jakbym spędzał czas na równiku, a nie w klimacie umiarkowanym. Elektroniczne termometry nie działały, ale byłem pewien, że musi być ponad 50 stopni Celsjusza. Byliśmy pewnego czasu razem z Martą na pustyni libijskiej i zbieraliśmy z wyschłego dna koryta rzeki skamieniałości i groty strzał. Ale czegoś takiego jak teraz nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej. Wydawało mi się, że samo Słońce wyłączyło grawitację, a pole magnetyczne uwolniło gorącą plazmę Kierując ją prosto w nas. Miały godziny. Wobec takiej perspektywy nie pozostało nam nic innego, jak tylko odmawiać różaniec, szczególnie za konających w tej chwili, za umierających ze strachu, za bluźniących swemu losowi, za niepojednanych, za całkiem niewierzących, ale i za letnich w swej wierze i wątpiących w dobro. Po kolei przesuwały się przed naszymi oczami tajemnice: zwiastowania, nawiedzenia i narodzenia Pana Jezusa. Jak wielkie miłosierdzie Boże zawiera się w tajemnicy wcielenia Syna Bożego przyszło mi na myśl. Podczas rozmyślania przypomniałem sobie nasze wspólne, całą piątką krótkie adoracje przy żłóbku w czasie Bożego Narodzenia. W pewnym momencie zacząłem się śmiać. Zdezorientowana Marta ze zdziwieniem zapytała: Piotrze, czy wszystko z Tobą w porządku, kochanie? Tak, jak najbardziej, odparłem, chociaż sytuacja była niecodzienna. Przypomniałem sobie, jak kiedyś byliśmy razem z dziećmi u kapucynów na loretańskiej, żeby zobaczyć ruchomą szopkę. Pamiętasz? Mhm, skinęła twierdząco. Nie zapomnę, jak nasza mała wtedy Zosia zobaczyła wyjeżdżającą z szopki na kółkach postać świętej siostry Faustyny. Figurka ubrana była w czarny habit, więc zdziwiona Zosia zawołała na cały kościół: Tato, spójrz, babajaga! Zaśmiałem się ponownie. Tak, pamiętam i stały przy nas dwie zakonnice, które śmiały się na całego z tej sytuacji dodała Marta. Tak, tak, dobrze pamiętasz. Zamyśliliśmy się znowu, a ja zacząłem coraz lepiej rozumieć, Dlaczego szatan tak nienawidził właśnie świąt Bożego Narodzenia? Nie mógł znieść pokory i uniżenia samego Boga, który przyjął ciało niemowlęcia, i to w dodatku w tak lichych warunkach w szopie. Powróciły do mnie słowa egzorcysty, księdza Piotra Glasa podczas jednego z seminariów, który mówił otwarcie, co usłyszał od szatana na temat tego święta. Wcielenie to najbardziej obrzydliwa i upokarzająca rzecz. Jaką mógł zrobić. Tylko my wiemy, jaką od razu nas napełnił, kiedy przyjął na siebie to wasze wstrętne ludzkie cielsko. Szatan nie znosi pokory Boga i dlatego tak atakuje. Przypomniałem sobie, że w Anglii, w niektórych szkołach i urzędach zakazano używania słowa Christmas. W jego miejsce stosując winter festival. By nie razić uczuć religijnych wyznawców innych religii. Zdążyliśmy odmówić wspólnie jeszcze jedną tajemnicę. Ofiarowanie Pana Jezusa. Ale tu już musieliśmy przerwać. Sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna, a przecież panowała ciemność. Skąd więc ten gorąc? Co teraz? Myślałem gorączkowo, prosząc w myślach Najświętszą Pannę o jakieś natchnienie. Wskazówkę, jak nieprzygotowany uczeń, który z nadzieją szuka u nauczyciela podpowiedzi. Wyciągnąłem z nieczynnej zamrażarki topniejące woreczki z kostkami lodu i podałem Marcie. Pozostałe położyliśmy na czoła dzieci, bo zaczęły się już skarżyć na ból głowy. Ewa poczęła słabnąć, osuwając się na moje kolana. – Piotrek, zrób coś! – wołała podenerwowana Marta. – Ona wymiotuje! – Zerwałem się z miejsca, trzymając przy tym mocno Ewę, by nie wysunęła mi się z rąk. W tym momencie w łydkach złapał mnie bolesny skurcz, spowodowany zapewne utratą elektrolitów z nadmiernego wypocenia. – Ach! – wykrzyknąłem, zginając się w pół i stęknąłem. – Przejdźmy do łazienki. Marta chwyciła jedną ze świec i pośpieszyła za mną, próbując rozświetlić mi drogę. – Marta, zaraz ją puszczę, nie wytrzymam. – Prawie wyłem z bólu. Łydki skamieniały, zupełnie jakbym schodził z kortu po czterech godzinach gry w słońcu. Marta wyprzedziła mnie i wpadła do łazienki pierwsza. Szybko nakapała woskiem na szklaną półkę i zatopiła w nim świecę. Resztką sił usiadłem na zamkniętym sedesie, a ona zwinnie przejęła ode mnie ewę. Wyprostowałem nogi i chwyciłem się za palce. Ból powoli mijał. Zosia z przestraszoną marysią weszły za nami, zamykając za sobą drzwi. Tu powietrze wydało się chłodniejsze. Wejdźcie do wanny, zwróciłem się do Zosi i Marysi. Mama przytrzyma Ewę na rękach i położy na waszych nogach. W wannie w dalszym ciągu była woda. Dzieci weszły do niej bez słowa sprzeciwu, a my polewaliśmy nieustannie ich głowy, czerpiąc wodę kubkami do mycia zębów. To najwyraźniej pomogło, bo Ewa nie straciła przytomności i z czasem zaczęła się nawet nieznacznie uśmiechać. I tak klęcząc przy wannie. Dokończyliśmy tę część radosną różańca, choć radości to naprawdę w nas nie było. Zosia zaczęła nieśmiało słowa modlitwy, którą zwykle kończyliśmy różaniec. A my dołączyliśmy do niej. Amen. Zakończyła przeciągle Marysia. Jej odezwanie się było tak niespodziewane, że zrobiło się nam weselej. Chyba już ci lepiej, Ewusiu, prawda? Spytała z ulgą w głosie Marta. Ewa pokiwała znacząco głową. Cisza zaległa w łazience, także słychać było tylko krople kapiące strzymanego przeze mnie w lewej dłoni kubka, który teraz jak klepsydra odmierzał równomiernie czas naszej pokuty. Czy to ja zahaczyłem niezdarnie głową o wiszące na wieszaczku ręcznik kąpielowy? Czy to te słowa modlitwy tak podziałały? Nie wiem. Jednak właśnie wtedy poczułem delikatny ruch, jakby czyjaś ręka osłoniła mnie cieniutkim jedwabiem. Spojrzałem kątem oka na Martę, bojąc się poruszyć głową. Poczułem się, jakby rzeczywiście okryty płaszczem Maryi, i ogarnął mnie spokój. Wtedy przyszedł mi do głowy ten pomysł i powiedziałem do Marty: Wiesz co, mam pewien pomysł. Poszedłem w stronę ręczników i ściągnąłem je z wieszaków. Zamoczyliśmy je w wodzie i obwinęliśmy nimi głowy pozostałej dwójki dzieciaków. Dziewczynki wyglądały komicznie, niczym fakirzy, którzy na pokaz swoich sztuczek zamiast dywanu wybrali wannę. Czas się dłużył. Temperatura zaczęła spadać, ale dzieci pozostawiliśmy jeszcze w wodzie. Dziewczynki wpadły na pomysł, by zrobić nam występ teatralny. Zasłonka od prysznica posłużyła za kurtynę, a bok wanny za scenę. Przedstawienie dotyczyło legendy o szewczyku-dratewce i smoku wawelskim. Wymyśliły sobie zabawę z gumowymi zabawkami, jak to miały w zwyczaju. W roli smoka wystąpił krokodyl, który tryskał wodą, jakby ział ogniem. Rolę szewczyka odgrywał nakręcany kaczorek-pływak. Sztuka zakończyła się ogólnym szaleństwem. Dziewczyny napełniały gumowe zabawki wodą, po czym naciskając na nie z całych sił polewały siebie strumieniem jak z sikawki. Pokój kąpielowy wypełnił się piskiem i śmiechem dzieci. Ostatecznie sami wzięliśmy udział w tej zabawie i zrobiliśmy sobie śmigus-dyngus. Taki mały żartobliwy antrakt pomiędzy trzema aktami zabójczego dramatu, jaki dokonywał się za murami, prawie na naszych oczach. Jesteś cały mokry, tato, zauważyła Ewa. Co ty nie powiesz? Udałem zdziwienie. Ha ha, twój szkaplerz nadaje się do wykręcenia, parsknęła śmiechem Zosia. A właściwie po co go nosisz? spytała Ewa żeby mnie chronił od złego. Spójrz, Zosia też nosi na szyi medalik, wyjaśniłem. Ja też, ja też chcę, wtrąciła się z płaczem Marysia. Jesteś jeszcze za malutka, by nosić srebrny łańcuszek, kochanie, pocieszała ją Marta. Eee... Odezwała się dobrze znana syrena, której decybele boleśnie poruszyły bębenki w naszych uszach. Nie mogliśmy jej zupełnie uciszyć, Marta w końcu nie wytrzymała i by udobruchać Marysię, poprosiła Zosię o zdjęcie łańcuszka. – Tak, tak, to moje – oznajmiła triumfalnie Marysia. – Tato, a skąd go masz? – nie przestawała pytać Ewa, wskazując na dwa niewielkie kawałki brązowego płótna, przewieszonego przez moją szyję. – Otrzymałem go od pewnego starszego zakonnika podczas pobytu w klasztorze – odrzekłem. – Znałeś go? – Tak – to od ojca Bronisława, karmelity, który bardzo lubił opowiadać kawały i anegdoty. Do dziś pamiętam jak wspominał swoje podróże na Ukrainę w czasach komuny. Udając handlarza damskiej konfekcji, pomiędzy biustonoszami przemycał naczynia liturgiczne. Takie to były czasy. A opowiedz jakiś kawał tego ojca? prosiła Zosia. Opowiadał mi, jak jeden z jego współbraci karmelitów wybrał się do kawiarni w Rzymie. Podszedł do niego kelner i zapytał: Cappuccino? No, non, Carmelitano. Odpowiedział stanowczo. Nie rozumiem, powiedziała Ewa. Ja też, zawtórowała Zosia. Aleś wymyślił. Usłyszałem słowa wsparcia mojej małżonki. Już wam wyjaśniam. Zwróciłem się do dzieci. Kelner zapytał go z przyzwyczajenia, czy chce kawę z pianką, czyli cappuccino. Słowo cappuccino oznacza po włosku również kapucyna, zakonnika. Tak więc karmelita myślał, że kelner pomylił go z kapucynem i dlatego przedstawił się jako karmelita. A poza tym, cappuccino to inaczej kapturek, taki jak powstaje ze spienionego mleka na kawie i jaki noszą franciszkańscy zakonnicy przy habicie. Teraz zrozumiano? spytałem uśmiechnięty. Rozległo się rozwlekłe, głośne: Aha! Znam lepszy kawał, rzuciła Zosia. No to słuchamy. Kiedy pewien komar osiągnął pełnoletność, postanowił wylecieć z gniazda na swój pionierski lot. Po powrocie zniecierpliwieni rodzice pytają go, no powiedz, i jak było? Chyba dobrze, odpowiada mały komarek, bo jak latałem, to wszyscy klaskali. Hm, śmieszne, bardzo śmieszne, przyznaliśmy równo z Martą. Teraz ty, tato, a co z tym szkaplerzem? Powiem wam, ale to już nie jest kawał, tylko prawdziwa historia, wyjaśniłem. To opowiedz, opowiedz, nalegały w średniowieczu, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Zacząłem, ubiegając pytanie, co znaczy w średniowieczu. W Anglii. To tam, gdzie do pracy wyjechował Jurek? Przerwała nagle Ewa. Tak, właśnie tam. Żył sobie, kontynuowałem. Pewien święty zakonnik. Karmelita. Szymon Stok Kiedy dostrzegł on niebezpieczeństwo grożące jego zakonowi, począł się gorąco modlić o pomoc do tej, która od wieków była opiekunką karmelitów. W czasie modlitwy w nocy ukazała mu się najświętsza dziewica w otoczeniu aniołów, podająca mu szkaplerz z brązowego płótna. Usłyszał następujące słowa od Matki Bożej. Przyjmij, najmilszy synu, szkaplerz Twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla Ciebie, i wszystkich Karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Maryja ukazała się również sto lat później jednemu z papieży. Obiecała obfite łaski i zbawienie należącym do zakonu, którzy będą zachowywać cnotę czystości według stanu i będą się modlić za Kościół Święty. Na końcu obiecała wszystkim nadzwyczajną łaskę, znaną pod nazwą przywileju sobotniego. Ja, ich matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci wyzwolę ich z czyśćca i powiodę na górę żywota wiecznego. Co to znaczy cnotę czystości? Przerwała ponownie Ewa wstając z wody. Wiesz co, przebiorę je, wtrąciła nagle Marta. Zrobiło się całkiem znośnie. Patrz, mają całą skórę na rękach pomarszczoną. Poszła do sypialni i przyniosła suche ubranie. Temperatura niebywale szybko spadła. Widać to było po marysi, gdyż zaczęła się nawet trząść z zimna. Co to jest cnota czystości? Nie poddawała się Ewa. To taka umiejętność niemyślenia o brudnych sprawach, spróbowałem. Brudnych? Czyli o śmieciach? W pewnym sensie tak, miotałem się w wyjaśnieniach. Chodzi o takie myśli, które zaśmiecają niepotrzebnie głowę. Jak śmieci w plastikowym worku do wyrzucenia. Chodzi o to, że jak pani chodzi z brzuchem jak balon, a nie ma męża, to to jest grzech, wypaliła Zosia. I nie można pokazywać pupy. W pomieszczeniu rozległ się śmiech, który odbijał się od wyflizowanych ścian. Kolejny knockout, pomyślałem. W prosty, zwięzły sposób wytłumaczyła to, co ja próbowałem wytłumaczyć na sposób filozoficzny. I dlatego cały czas nosisz ten szkaplerz pod koszulą. Podsumowała na koniec. Tak, noszę, by chronił me ciało i duszę, ale w zamian zobowiązałem się do modlitwy pokuty i czystości. A jaką masz pokutę? zapytała. Z reguły drobną pokutą jest odmówienie sobie kawałka czekolady właśnie wtedy, kiedy bardzo masz na niego ochotę. Najlepszą jednak pokutą jest czynienie dobra komuś, znajdującemu się w potrzebie. A pomógł komuś kiedyś ten szkaplerz? Ciekawość Zosi wzrastała. Pewnie, że tak. Jest wiele świadectw. To opowiedz jedno domagała się. Pamiętam, że czytałem wyznanie jednego żołnierza z frontu. Kiedy przebywał w swoich koszarach, obudził się w środku nocy ciągnąłem dalej. Jakaś siła kazała mu wstać. Zorientował się, że brakuje na jego szyi szkaplerza. Dopiero teraz uzmysłowił sobie, że musiał go zdjąć i zostawić podczas mycia przy studni. Studnia znajdowała się dość daleko, około kilku godzin marszu, mimo to zdecydował się iść. Znalazł szkaplerz i udał się w drogę powrotną. Kiedy nad ranem dotarł do obozu, z przerażeniem spostrzegł, że wszyscy nie żyją. Podczas jego nieobecności dokonano nalotu bombowego na jego jednostkę wojskową. Jedynie on ocalał. Niesamowita historia, podsumowała Zosia. Dlaczego Pan Bóg jednych ratuje, a drugim pozwala zginąć? Włączyła się w rozmowę Ewa. Nie wszystko potrafimy wytłumaczyć. Pewne sprawy zostają owiane dla nas tajemnicą, która może będzie nam wyjawiona po śmierci. Jedno jest pewne: Boża Opatrzność działa nie tylko pośród tych, którzy proszą o pomoc, ale również tych, którzy są daleko od Boga. Pan Bóg cierpi z powodu zła w świecie, ale dopuszcza je jako nasz osobisty wybór. Pozwala nam żyć w świecie, jaki sami stworzyliśmy. Dopiero po naszej śmierci pokaże nam świat, jaki utraciliśmy z powodu grzechu pierwszych rodziców. To wszystko jest bardzo dziwne, wyznała Ewa. Tak, dziwne, zgodziłem się. A wiecie, że pierwszą osobą, która w Polsce przyjęła szkaplerz karmelitański, była święta królowa Jadwiga? Razem z nią szkaplerz przyjął jej mąż król Władysław Jagiełło oraz jego rycerze. Mieli go na piersiach, kiedy w Wigilię Święta Matki Bożej Szkaplerznej ruszali do zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem w dniu 15 lipca 1410 roku. Także król Jan III Sobieski oraz husarze walczące z Turkami pod Wiedniem przyjęli Szkaplerz. Tak na rozmowach przeczekaliśmy do czasu, kiedy w mieszkaniu spadła temperatura tak, że zrobiło się zupełnie do wytrzymania. Można już było wrócić do dużego pokoju. Z za okien dochodził do nas dźwięk, jakby dogasającego ogniska. Momentami wyraźnie słychać było głośny syk, jaki powstaje, gdy na rozżarzony węgiel padnie woda. Usłyszałem również coś, jakby delikatny trzepot skrzydeł. Nasilał się, to znów stawał się ledwie słyszalny. Ponownie narastał, przybierając na sile, tak jakby ilość skrzydeł podwajała się. Sprawiało to trochę wrażenie odgłosu helikoptera, ale nie o mechanicznej barwie dźwięku silnika. Było w tym coś ujmującego, jakaś muzyka, rzekłbym anielska melodia. Mieszkanie już nie trzęsło się w swoich posadach. Powoli ustawały zupełnie wszelkie nienaturalne krzyki. Słyszysz? Zapytałem. Nie, a co? Odparła Marta. Całkowita cisza, jak makiem zasiał. Oby był to już koniec, a nie cisza przed kolejną burzą, wyrzuciła z siebie, szukając ulgi w głosie. W jednej chwili usłyszeliśmy trzecie potrójne bam. Wirtualny dzwon oznajmił kolejny, ostatni dzień naszego katarzis. Odmówiliśmy wspólnie koronkę do Bożego miłosierdzia. Nie przedłużaliśmy jednak zbyt długo modlitwy. Dzieci wyglądały na wyczerpane tym ciągłym napięciem i wyderzeniami ostatnich dni. Od trzech dni nie zjadły porządnego posiłku. Wyszukaliśmy w szafkach trochę sztucznego prowiantu. Podzieliliśmy się suchym pieczywem i waflami ryżowymi. W lodówce z nadających się do spożycia produktów zostały jeszcze jabłka. Połóżmy je spać, zarządziła Marta, wskazując na dziewczynki. Ale już bez kąpieli, dobrze? Upewniła się Ewa. Oczywiście, że bez. Miałeście przecież przymusowe kompanie przez ponad kilka godzin, Nefciu, przypomniała jej Marta. Leżeliśmy wszyscy na swoich posłaniach. Zauważyłem, że przez cieniutką szczelinę pomiędzy kartonami zaczyna przebijać się delikatny promień bladego światła. Nie śmiałem jednak wyglądać jeszcze przez okno. Opowiesz nam coś, tato? poprosiła jak zwykle Zosia. To może w końcu uda mi się dokończyć tę historię o Leonardzie Da Vinci. Podczas której zawsze zasypiacie w połowie opowiadania, co? spytałem. Te o obrazie? Tak, te z ostatnią wieczerzą. Ale od początku, dobrze? Dobrze, zgodziłem się i po raz kolejny rozpocząłem niedokończoną historię. W końcu podczas spaceru dostrzegł leżącego w rynsztoku pijanego człowieka o twarzy tak szkaradnej, że budziła odrazę. Doskonale, ten będzie moim Judaszem, pomyślał malarz. I poprosił swoich pomocników o przeniesienie napotkanego nieznajomego do swej pracowni. Kiedy robił wstępne szkice, siedzący na krześle mężczyzna przebudził się i nieco wytrzeźwiał. Otworzył oczy i rozejrzał się w koło. Dostrzegł nanoszony obraz na fresk. Ja tu już byłem, wymamrotał. Widziałem ten obraz. Jak to? Skąd? pyta zdziwiony Leonardo. Pozowałem już pewnemu malarzowi do postaci Chrystusa wyjaśnił młodzieniec. Niezła historia przerwała Zosia to wydarzyło się naprawdę? Tak. A dlaczego ten malarz nie rozpoznał chłopca spytała Ewa. Młodzieniec był przykładnym człowiekiem, dopóki jego niewinność nie zetknęła się z brudem ówczesnego świata. Zaczął prowadzić hulaszczy tryb życia kraść i dopuszczać się innych przestępstw. Co doprowadziło do tego, że każdy jego niecny czyn odbijał się na jego twarzy. Stał się samolubny i okrutny. Kiedyś przeczytacie, pewnie, jak będziecie starsze, powieść Portret Doriana Greya, irlandzkiego pisarza Oscara Wilde'a. Tam też znajdziecie opis młodzieńca, którego namalowany portret zmieniał się wraz z jego czynami. Zosia dotknęła swojej opryszczki, jaka rozniosła się jej na twarzy i z trwogą w gardle spytała: to moja wysypka już taka zostanie na zawsze? Za to, że ostatnio uderzyłam Ewę? No, nie wiadomo odpowiedziałem z trudem powstrzymując śmiech. Nie, tato nie zawyła płaczliwym głosem i poczęła na prędce schodzić z górnego łóżka po dwa szczebelki naraz. Położyła się koło nas i, obejmując kolana Ewy, rzekła: Ewcia, przepraszam cię naprawdę przepraszam już nie będę. O, Widzę, że ci już od razu opryszczka zaczyna znikać. Kontynuowałem przynajmniej trochę. Naprawdę? Zawołała. Ewa zaskoczona tymi nagłymi, spóźnionymi przeprosinami eksplodowała śmiechem. Zosia zorientowała się w czym rzecz i dołączyła do nas. Sypialnia trzęsła się tym razem ze śmiechu, a nie pod wpływem ruchu w ziemi. Cicho tam. Usypiam Marysię, zawołała Marta za ściany. Widać było, że wszystko powoli wracało do normy. Po kwadransie wszystkie spały już głęboko. Oboje z Martą również staraliśmy się zasnąć. Na próżno. Wydarzenia ostatnich dni nazbyt mocno wryły się nam w pamięci, wyzwalając przy tym dostateczną ilość adrenaliny, by uniemożliwić spokojny sen. Marzyliśmy o tym, by w końcu wyjść z tej czarnej nory i zaczerpnąć kilka łyków świeżego powietrza. Tylko, czy można liczyć kiedykolwiek na świeże powietrze w Krakowie? uśmiechnąłem się do siebie. Tylko halny potrafił rozwiać zawiesisty smog, a tu na dodatek powietrze jakby skażone zarazą, trującymi gazami, jak mówiła przepowiednia. W głębi serca wierzyłem jednak, że to już koniec tego czasu oczyszczenia. Zastanawiałem się nad puentą anegdoty, którą opowiedziałem dzieciom przed snem. Zaskakujące jest, że wielu młodych, dobrze zapowiadających się ludzi z czasem zatraca swoją pierwotną niewinność. Przypomniałem sobie postać jednego ze zbrodniarzy III Rzeszy, Heinricha Himmlera, drugiego po Führerze, zwierzchnika sił SS. Jakim cudem, z pobożnego chłopca, który regularnie uczęszczał do kościoła, służącego nawet do Mszy Świętej, zrodził się morderca odpowiedzialny za eksterminację w obozach koncentracyjnych ponad 11 milionów ludzi. Z ubogiego hodowcy kur, zajmującego się wcześniej dobroczynnością, Stał się człowiekiem o podwójnej moralności, oddającym się okultyzmowi i magii, ze zawziętością prześladującym chrześcijan. A wcześniej w swoim pamiętniku zapisał ponoć Zawsze będę kochał Boga i dochowam wierności Kościołowi. I dochował wierności, ale diabłu, pomyślałem. Po podłodze leniwie wędrował w moim kierunku coraz mocniejszy promień światła. Dotarł do łóżka i zatrzymał się, jakby czekał, kiedy ustąpię mu miejsca. Wstałem i podszedłem do okien. Serce biło szybko, starając się nadążyć za myślami biegnącymi z prędkością błyskawicy. Czy mogę już zdjąć z szyby tę barykadę? Pytałem się w duchu. Myślę, że pora już wyjść, zwierzyłem się Marcie. Nie, lepiej nie. Może być jeszcze za wcześnie, odpowiedziała zlękniona, łapiąc mnie za ramię. Spójrz na to światło. Jest bardzo naturalne. Jednym ruchem ręki zerwałem trzymające taśmy. Duży arkusz tektury upadł na ziemię, odsłaniając najpiękniejszą w moim życiu jasną, gwiaździstą noc. Miliony pulsujących gwiazd zawisło na czystym, granatowym niebie. Zupełnie jakby umówiły się, by odwiedzić starą przyjaciółkę Ziemię. Wyglądały jak dusze aniołów, które zleciały się, by oświetlić i napełnić ją pokojem. Otworzyłem portfenetr na oścież i przekroczyłem próg naszego domu, stając na suchej, spękanej ziemi, przypominającej rozbitą porcelanę. Moja żona stanęła tuż przy mnie. Powiew świeżego arktycznego powietrza uderzył w nasze płuca. Zacząłem kaszleć, nieprzyzwyczajony do nagłej zmiany. Powoli wyszliśmy na wewnętrzną aleję osiedla. Uważaj! krzyknąłem zapadając się po łydki zmieszane z ziemią resztki bruku. Brukowane chodniki przypominały kostki domina przewrócone na drugą stronę. Niektóre z domów były częściowo spalone, zwłaszcza poddasza pozbawione były zupełnie drewnianej więźby, która odkryła ceglane kominy. Żeliwne latarnie leżały poskręcane jak wypalone zapałki, które ktoś rzucił na ulicę. Betonowe słupy średniego napięcia sterczały jak czarne, osmolone drzewce, pozbawione zupełnie okablowania wyglądały raczej jak zaostrzone pale czy ale jak krzyże przygotowanych dla chrześcijan którzy ośmielili się zwrócić przeciwko władcy ciemności wokół prawie nie było drzew a trawa wypalona została do gołej ziemi słowem istne pogorzelisko. spojrzałem kątem oka w miejsce gdzie wcześniej stało ogrodzenie oddzielające od siebie małe przydomowe ogródki ku mojemu wielkiemu zdziwieniu na ciemnoszarym tle zgliszczy dumnie i niewzruszenie kwitł papieski powojnik, pnąc się do nieba po nienaruszonym, cienkim stelarzu. Jego białe kwiaty radośnie się do nas uśmiechały. Posadziliśmy go z Martą w pierwszą rocznicę śmierci naszego świętego papieża. Z tej okazji kupiliśmy specjalnie odmianę o nazwie Jan Paweł, która jest niezwykle wytrzymała na nasze mrozy. Ale żeby klematis przetrwał nawałnicę ognia? Jasnym stało się dla mnie, że w ten wzruszający i symboliczny sposób Bóg chciał nam pokazać, jak wielką rolę odegrał ukochany Ojciec Święty w przygotowaniu nas wszystkich na czasy ostateczne. Sam stał się iskrą, która rozpaliła w nas nie, nie ogień Bożego Gniewu, ale Bożego Miłosierdzia. Nasunęło mi się skojarzenie z gorejącym krzewem na górze Choreb, przez który Jachwę mówił do Mojżesza. Krzew płonął, ale nie spalał się. Z większości zaparkowanych aut została jedynie stalowa konstrukcja. Widać było, że ich zbiorniki z paliwem musiały wybuchać równocześnie z uderzeniem piorunów w czasie tej ognistej nawałnicy. Spojrzeliśmy ponownie na niebo, i w ten czas rozbłysnął na nim wielkich rozmiarów krzyż. Z otworów, tam gdzie były przebite stopy i ręce Zbawiciela, wychodziły długie wiązki światła. Krzyż wydawał się sięgać po horyzont, jak tęcza przymierza, którą pokazał Noemu Bóg po zakończeniu potopu. Wnet dostrzegliśmy też i innych ludzi, na twarzach których malowała się ogromna wdzięczność. Poczuliśmy się jak rozbitkowie, którzy zostali cudownie ocaleni z szatańskiej zawieruchy. Błogosławione światło z nieba padało na nasze oblicza, które same kierowały się w jego stronę, karmiąc się jego odradzającą mocą. Zmęczenie ostatnich dni zupełnie minęło. Poczułem, jakby ktoś dotknął mnie i uzdrowił z długiej, nieuleczalnej choroby. Niedługo potem nastał pierwszy poranek. Słońce odnalazło zagubioną planetę i swoją masą na powrót przyciągnęło ją do siebie. Tym razem dzień zagościł w jednym czasie na całej kuli. Noc prysła bezpowrotnie. Dzieci zerwały się z łóżek i, tak jak spały, wybiegły przez uchylone drzwi tarasu. Siedzieliśmy w tym czasie na pustych betonowych kwietnikach, tworzących mur oporowy, przez jeździe do garażu. Dzieci zauważyły nas i natychmiast podbiegły. Mamo, mamo, jest dzień! krzyczały na całe gardło. Spójrzcie, tam jest krzyż, wielki krzyż wskazywały rączkami w górę. Z radości poczęły kręcić się w kółko jak tańczący, wirujący derwisze, a następnie robiąc rękoma pajacyka. Marysia klaskała w rączki i kiwała się na boki, przeskakując z nogi na nogę, podnosząc raz jedną, raz drugą, mocno uderzając przy tym o podłoże. Przypominała zawodnika sumo, przepędzającego złe moce w rytualnym tańcu shikiri. Z tą różnicą, że demon już na dobre został spętany. Krzyż, który zawisł na niebie, w dalszym ciągu oświecał Ziemię. Kilka grup mieszkańców również nieprzerwanie wpatrywała się razem z nami w to nieprzypadkowe zjawisko na niebie. Czuliśmy, że połączyła nas wiara. Patrzyliśmy na wcześniej obcych sąsiadów z nowej perspektywy, jak na członków tej samej rodziny. Skrępowanie ustąpiło miejsca braterskiej miłości. Podchodziliśmy do siebie i ściskaliśmy się jak dobrzy znajomi. Którzy nie widzieli się od lat. Słowa zastąpione zostały przez gesty i łzy. Nie było w tym nic komicznego. Mimo to przypomniałem sobie jednak film z Louisem de Żandarm na emeryturze. W jednej ze scen sierżant Ludwik Crucho w przebraniu Hippisa pojawia się na zlocie dzieci kwiatów. Wszyscy w narkotycznym transie padają sobie w ramiona, mówiąc, że tem. W naszym przypadku była to naturalna konsekwencja poczucia wspólnej więzi z Kościołem. Dopiero teraz zrozumiałem, co oznacza, że wszyscy jesteśmy członkami mistycznego ciała Chrystusa. W jednej chwili pojąłem, że najdrobniejszy dobry czyn w dłuższej perspektywie czasu może przynieść ogromną korzyść dla całej ludzkości. Grzech natomiast pośrednio uderza również w każdego z nas. Zrozumiałem też, że stanowimy swego rodzaju układ naczyń połączonych, w których zmiana w jednym naczyniu powoduje zmianę w drugim. Kościół porównałbym z taką wysoką wieżą ciśnień, która w przypadku zaniku zasilania dostarcza wodę życia każdemu odbiorcy, pod warunkiem, że ten nie wyniesie się ponad niego. Podzieliłem się przemyśleniami z moją żoną. Gdyby nie nasze grzechy, to ludzkość nie musiałaby przechodzić takiego bolesnego oczyszczenia. Nie wyobrażałam sobie wcześniej, że mamy na siebie taki ogromny wpływ. Każdy grzech wymagał zadośćuczynienia, odparła. Duchowy efekt motyla. Motyla? Jak to rozumiesz? Pomyślałem sobie, że nie pomyliłbym się, jakbym stwierdził, że od tego, czy przeczytam bajkę dzieciom na dobranoc, może zależeć życie wielu ludzi. To znaczy? Spytała. Wyobraźmy sobie, że przeczytałem jednej z naszych dziewczynek na dobranoc ładną bajkę o lisku. Ewa na następny dzień opowiedziała ją koleżance w przedszkolu. Ta z kolei, w drodze do domu, uprosiła swojego tatę, by kupił jej takiego liska w Ikei. Chcąc nie chcąc, dobry tata zgadza się i wchodzi z córeczką do sklepu. Tam przy kasie spotyka swojego byłego ordynatora ze szpitala. Po krótkiej rozmowie szef proponuje mu powrót do pracy przy budowie sztucznego serca. Tatuś zgadza się i w perspektywie kilku lat ratuje o tym wynalazkiem życie wielu ludzi. Aleś wymyślił, roześmiała się. To jest właśnie przykład teorii chaosu deterministycznego. Jak z małej, błahej sprawy wynikają spore konsekwencje. A jakiś inny przykład? Może negatywny, mój naukowcu? Spytała nadal lekko się uśmiechając. Załóżmy, że jakiś aptekarz w ciągu tygodnia dał się skusić na oglądanie do późnych godzin nocnych telewizji. Wszystko przez to, że przeskakując pilotem po programach trafił przypadkowo na wciągający film. Wstaje z bólem głowy i idzie do pracy. W aptece przez nieuwagę przekręca nazwę leku psychotropowego podanego na recepcie i wydaje zły lek. Wiesz co to może oznaczać dla osoby cierpiącej na schizofrenię? Lubisz trochę fantazjować, kochanie. Skwitowała moje wywody i pogłaskała jak małego chłopca po głowie. No, może jednak coś w tym jest. Dzieci otoczyły nas małym zacieśniającym się wianuszkiem. Przytulały się mocno do nas, wspinając się jedno na drugie. Pomimo widocznych gołym okiem ogromnych zniszczeń, byliśmy szczęśliwi. Z dużo większą wiarą patrzyliśmy w nadchodzącą przyszłość niż dwa miesiące temu, kiedy to oboje straciliśmy pracę: Marta w aptece, ja tracąc klientów, dzięki którym mogłem utrzymać rodzinę. Wszyscy cieszyliśmy się, że dane nam było przetrwać to rzeczywiste piekło. Stawaliśmy się świadkami nadchodzącego Nowego Jeruzalem.